Wybaczcie, że przerywam deser, ale jako świadek chciałbym powiedzieć kilka słów. Jestem świadkiem po raz drugi. Poprzednio jakoś mi się udało. Małżonkowie nadal ze mną rozmawiają. Choć ze sobą już nie rozmawiają. Rozwiedli się jakiś czas temu. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. Panna młoda wiedziała, że sypia z jej siostrą, zanim sypnąłem go w przemowie. Poraziła ją jednak wiadomość, że sypia też z jej matką. I chyba to zmieniło w koszmar ich dwudniowe małżeństwo. Ale dziś mam mówić o Angusie, a on nie ma mrocznych sekretów. Tak przynajmniej myślałem. Ale o tym potem. Chciałbym powiedzieć, że zawsze podziwiam osoby, które podejmują taką decyzję, jaką dziś podjęli Angus i Laura. Mnie na to nie stać. Cudownie, że to zrobili. Wracając do Angusa i jego owiec. Panie i panowie, wypijmy zdrowie młodej pary. Adorable couple.